No ja już się tu rozsiadłam, bo to słuchajcie, jest po prostu duże mieszkanie. Jeszcze jedna jest tu fajna rzecz. Robimy najlepszą pizzę, jaką możemy. Naprawdę? Jest częściowo szlakiem licyjskim. Wybrzeże to nawiedził sztorm. A propos źródełek, związana jest z nimi czasami pewna historia. Polska wódka Belweder. To jest nasze tygodniowe wyżywienie prawie. Hejka, witamy Was w nowym vlogu. Cześć, witajcie. Święta, święta i po świętach, a my cały czas na tej samej miejscówce. Jesteśmy przy samej plaży i nie chce się nam stąd ruszyć, bo mamy cudowną pogodę. No i taki zrobiliśmy sobie urlop świąteczny, można powiedzieć, no bo spędzamy czas tutaj z ludźmi. Dwie polskie ekipy były z nami na świętach, no i jakoś nie możemy się rozstać. No i co? Plaża, słońce, odpoczynek. No i pyszny obiad dzisiaj. Tomek z Martą gotują coś, co nie jest takie łatwe do ugotowania w warunkach vanlife'owych. Tego się nie gotuje, to się piecze, Ach, panowie. no tak, to się piecze. No ale o tym później, bo my na razie, słuchajcie, mamy pełną toaletę, musimy zatankować wodę po świętach, także jedziemy teraz zrobić szybki serwis, a później wstąpimy do vana Marty i Tomka i zobaczycie, jaki mają super wystrój w środku. Miejsce to jest o tyle super do pozostania na dłużej, ponieważ jest niedaleko woda, jak już Wam wspominałem. Właśnie tam, za rogiem, dosłownie przy tych skałkach, jest i toaleta, i można uzupełnić też wodę. Także tutaj już znacie ekipę Witka i Róże, a tam stoi Tomek z Martą w swoim Fiacie Ducato 3-litrowym. W tym miejscu jest Terasfera. Ich pewnie też znacie trochę. Ale zanim pójdziemy do Tomka i do Marty, to lecimy zrobić serwis. Dosłownie 2 minuty od naszego miejsca mamy kolejną wioskę vanlife'ową. Tutaj mieszkają Turcy, a tam jeszcze za tym kamieniem jest wioska Belgów, Francuzów i Niemców. Ale mają super lokalizację, bo co jest? Bo jest woda i toaleta. Jak widzicie, dzięki temu, że tu jest woda, to sąsiad tu z boku już pranie zrobione. No, ale ja Wam chciałem coś pokazać. Zobaczcie, to jest super rozwiązanie. 2 rozmiary, także możemy to podłączać do 2 kraników. Albo to wkręcamy i wtedy się tu zmniejsza otwór i nam pasuje do tego kraniku, bo akurat tu jest taki mały. Także wkręcamy. Jeszcze tam podjedziemy, bo tam taki mały budyneczek. Nie wiem, czy to budyneczek, jak to nazwać, ale jest tam toaleta. Można serwis zrobić. Nie ma problemu. My już ogarnięci, wykąpani, toaleta zrobiona i naszym starym zwyczajem zawsze po kąpieli korzystamy z okazji, że jesteśmy na miejscu, gdzie możemy zaczerpnąć trochę wody, więc jedziemy dotankować nasze zbiorniki do pełna. Nie chce nam się stąd ruszać, bo naprawdę miejsce jest piękne. Nie no, jak dla nas to tu za ciasno jest, wracamy na naszą miejscówę. Bo tak myśleliśmy, żeby powiedzieć Marcie, Tomkowi, Róży i Witkowi, żeby się tu przenieść, ale nie. Tam mamy spokój, ciszę, jest cudownie też. Nie ma co kombinować. Tyle kamperów, że nawet nie ma gdzie zawrócić, przecofać całą drogę. Nawet ktoś pod namiotami mieszka. Dobra, serwis zrobiony, wyglądają tak jak Wam roboty obiecywałem. troszkę. Idziemy teraz zobaczyć, jak tam Tomek z Martą mieszkają w swoim vanie. Cóż tu się dzieje u naszych sąsiadów? Jakiś statek Więc się kosmiczny? grzeje, albo nie wiem, statek. Dzień dobry, można? Zapraszamy. Boże, ile tu miejsca u Was. No ja już się tu rozsiadłam, bo to słuchajcie, jest po prostu duże mieszkanie, a nie camper van. Tak. Jak wam się tu mieszka? Bo mieszkacie na stałe. Mieszkamy na stałe, mieszkamy w sumie niedługo, bo 2 miesiące. dwa miesiące, ale mieszka się bardzo dobrze, właśnie miejsca jest dużo. Sami budowaliście? Nie, budował Sebastian z Why Not Van, Z z Małdyt? Małdyt. No nie podejmowaliśmy się tego, bo nie mieliśmy warunków, zbytnio możliwości i stwierdziliśmy, że po prostu no nie. Zakup narzędzi, nasze umiejętności, Tak, niestety. woleliśmy oddać to w ręce kogoś, kto się na tym zna i zrobi to dobrze. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Mieszka się super, wszystko fajnie działa.
fajnie to wyszło, bo wyszło tak bardzo domowo i tak jakbyście to robili sami. Pewnie sami projektowaliście wnętrze. Tak. Sami projektowaliśmy. No, mi się strasznie podobają detale, tak jak tutaj nad głową Moniki. Tak, ja uwielbiam to światełko. To super, to chyba sobie ściągnę od was. No i te światła na górze też ekstra wyglądają. No to jest stare drewno jakieś, mówiłeś, Tomek? Tak. To jest jedyna część w oświetleniu, która jest faktycznie starym drewnem. Jeszcze jedna jest tu fajna rzecz, ukryta, ciężko ją znaleźć. Ale rozwiązanie petarda, moim zdaniem. Zobaczcie. Bardzo. Buty, szuflady na buty. I tam jest druga. Mógłby to być taki ukryty sejf, ale już nie będzie, bo już pokażemy to na filmie. Także nic cennego tam nie chowajcie. Ale rozwiązanie jest świetne. I tu jest druga taka szuflada, tak? Tak, jeszcze obok. Wow, jeszcze światło. Nie wiadomo takie czemu, ale jeszcze przygarnął sobie większą szufladę na buty, co jest bardzo zastanawiające. Może ma większe stopy po prostu. No. Chcesz powiedzieć, Tomek, że masz więcej butów niż Marta? Nie, nie powiem. W bagażniku jest to jeszcze lepiej nie otwierajmy twoje szuflady. A ja się chowam w największym tu pomieszczeniu, słuchajcie, bo tu jest ogromna łazienka. Powiem, że tu można się kąpać we dwoje. Może tak jest. Toaleta. Tak jest. Toaleta jest schowana tam. No, to jest super, kompostowa. Tak jest. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Super sprawa. Wana jeszcze nie mieliśmy, ale toaleta już tak, była pierwsza kupiona. Rzecz, która była kupiona, podjęta decyzja, że na pewno będzie taka, żadna inna i jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni. Polecamy. No, nie macie problemów z zakupem tego wkładu tutaj w Turcji? Czy zakupiliście gdzieś indziej? Kupiliśmy wcześniej w Grecji na zapas, żeby mieć święty spokój już z tym. W Polsce jest to super łatwo dostępne. No tutaj się nie rozglądaliśmy, także nawet nie wiemy. No fajnie, że ona jest chowana właśnie, bo nie zajmuje tutaj tego cennego miejsca w łazience. No i... A u nas co musimy robić? Pawcio lata z toaletą. U nas musimy ją wystawiać, żeby mieć tyle miejsca. No i drzwi, rozsuwane drzwi. Też to jest z fajny patent. Z czego te drzwi są? Te drzwi to jest zwykła taka ogrodowa... Oj. Płachta po prostu? Tak. No i zaczepia się tutaj podczas prysznica. A tak macie otwarte, prawda? Żeby mieć więcej miejsca. Więcej przestrzeni. Łatwiej się przechodzi. Łatwiej się też mija w kuchni. Pewnie. Nie trzeba się przeciskać. A i łóżko jest w poprzek. No tak, to też trochę oszczędza miejsca. Bardzo a tu jest dużo. Lodówka, patrzcie, o, kolodówka. Macie taką samą jak Róża i Witek. Tak. Buczyki dolnośląskie. Pięknie jest. Bardzo jestem zadowoleni z tej lodówki, bo na dole jest zamrażalnik, także wiadomo, przydaje się. No. Do lodu. Tak, czy do lodu, czy jak zostanie na przykład po świętach jakieś tam produkty, potrawy, to można sobie wrzucić i zamrozić. No. Lód wczoraj testowaliśmy. Tak. Super, Rumie. Dzięki, że nam pokazaliście swojego wana. My dziękujemy za odwiedziny. A teraz jeszcze chcemy zobaczyć, co tam pichcicie. No, zapraszamy. Dzisiaj na obiad pizza w kompletnie włoskim wydaniu. Ala Tomek. Tak jest. Do czego używasz? Co to jest w ogóle? To jest przenośny piec do pizzy gazowy, na którym robimy najlepszą pizzę, jaką możemy. Naprawdę? I on ma normalnie kamień? Tak jest. Nagrzewa się do temperatury 500 stopni. Tomek ma nawet ten, jak on się nazywa? Jak to się nazywa? Pirometr. Tak, do sprawdzania temperaturki. Ekstra. Aktualnie możesz sprawdzić, ile jest na kamieniu. Czadowo. A jeszcze Tomek mi mówił, że nawet mają mąkę z Włoch. Z Włoch, tak. I włożymy, pomidory. Tak jest. Włożymy 10 kg mąki, żeby mieć tą najlepszą. No czad w ogóle. Nie widziałem tego jeszcze nigdy. Dużo towarzy? 9 kg. Plus jeszcze masa spoko. Kamienia, tak więc. Mhm. Nie, to jeszcze spoko. Zewnętrzne przyłącze gazowe, o którym ja muszę pomyśleć, bo się tyle napatrzyłem w tej Turcji na takie rozwiązania, że chyba ściągnę to w końcu od kogoś. Polecamy i piecyk również polecamy. Pizza jest przepyszna. Można zrobić bułeczki, można zrobić chlebek. Ale o tym wszystkim przekonamy się troszkę później, bo piec jeszcze się nagrzewa. No to ja czekam z niecierpliwością. Będę musiał czekać na tą pizzę. Do 500 stopni ma się rozgrzać i mamy teraz 216. Jeszcze trochę i będziemy mieli niezłą wyżerkę. Dzięki wam. Gdzie was można znaleźć, słuchajcie? Póki co na Instagramie, Chili Seekers. Okej. Okay. I na TikToku, Chili Seekers Van Life. Tak jest. I na ten moment tyle. Póki co wyjechaliśmy i rozkoszujemy się podróżą, a co dalej, co zobaczymy i będziemy myśleć. Super, nie bardzo wiele treści, ale...
zaczną się pojawiać. No to super, miło było Was gościć. Dzięki również. Ejka, widzę, że już zajadacie. Już się zajadamy. Wiesz? Super? Smakuje, ja już się nie mogę doczekać, kiedy wciągnę jeden kawałeczek. Zaraz. Jak Ci idzie? Całkiem sprawnie. Tu szybko. Minutkę będzie. Tu szybko, bo mi zaraz język, wiesz, gdzie ucieknie. Nie mogę Ci dać gryzę, jak chcesz. Chcesz? Paweł. Tak. Ten przepis na ciasto to jakaś tajemnica jest? Czy... Żadna tajemnica. Można to znaleźć na internecie. Jest kalkulator, gdzie wpisuje się wszystkie parametry ciasta i, i tyle. Tylko mąka musi być specjalna, tak? No niekoniecznie, ale zalecana jest typu 00. Samolina, tak? Nie, samolina jest tylko do podsypania. No, taki ze mnie znawca pizzy. Ja spalone. Monia, ja też chcę. No, może się z tobą podzielę. Nie, no podzielę się z tobą. Ojej. Dawaj. Pachnie. Musicie mi uwierzyć na słowo. Teraz skosztuję. Tomek, ty nie chciałbyś pojeździć gdzieś za nami? Jedziemy w tym samym kierunku, także może jeszcze się gdzieś załapiemy. Ale pyszna. Róża, Witek, a wy też nie chcecie tak pojeździć z nami? Bo wczoraj to, co zrobiliście, to palce lizać było po prostu. Jak u mamusi. Za piecykiem. A, za piecykiem, czyli Tomek gotuje, tak? Czymś zrewanżujemy. Moją modyfikowaną kuchnią. Słuchajcie, po prostu tak nas tutaj wszyscy rozpieszczają, że my nie mamy czasu gotować, bo cały czas musimy jeść. Przytujemy chyba. No jak tu można trzymać dietę i wagę? Jak tu kolejne danie wjechało? Kurczaczek z marcheweczką. Tarzyn z patelni. No i do tego winko białe. I pizza, i sosy. Jutro wskakuje na rower Monika. Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Nazwanie taki artystyczny nieład, ale nie zajmujemy się sprzątaniem dzisiaj, bo jest tak piękna pogoda, słonko, piecze, idziemy na plażę. Nie wiem, czy Paweł pójdzie ze mną, bo już go skręcało, żeby iść na rower, także zaraz sprawdzę, co on tam robi na zewnątrz. No proszę. A ty na plażę już jesteś gotowy? Tak, Monika, bo mnie dzisiaj bardziej skręca na rower niż na plaży. Wiedziałam. Ale robię to dla Was, moi drodzy widzowie, bo muszę Wam coś pokazać. No muszę po prostu, także jedziecie ze mną. W drogę. Drogę, którą teraz przemierzam, jest częściowo szlakiem licyjskim, który wiedzie od Oludenis aż do Antalii. Ma 490 km i jest uznany za jednym z najpiękniejszych szlaków wzdłuż wybrzeża na świecie. Akurat ten odcinek prowadzi przez drogę asfaltową, ale przejechałem już około 60, może 70 km tego szlaku i przeważnie są to drogi szutrowe albo takie wąskie ścieżki hikingowe. No, sceneria zapiera dech w piersiach po prostu. Kilka dni temu wybrzeże to nawiedził bardzo duży sztorm, ulewy, grzmoty, huragany. No i jeżeli ktoś zapomniał swoją łódkę gdzieś po prostu schować, no to stało się, co się stało. Nie wiem, jak oni to teraz sprowadzą na dół, bo wybrzeże jest bardzo skaliste i ciężko się tu dostać.
No ale widzę, że tu już powoli jakieś łódeczki będą chyba parkowane, bo tam, jak widzicie, mnóstwo samochodów stoi z lawetami. No, a jest gdzie pływać. A oto rzecz, która bardzo mnie cieszy w Turcji i za co kocham van life w Turcji. Toalety. Jest ich po prostu mnóstwo wszędzie. Nawet tutaj, w tym szczerym lesie, po prostu przy drodze jest takich miejsc chyba ze 4, z 5 takich budynków, gdzie można wejść i skorzystać z toalety, a jadąc kamperem można taką toaletę kamperową opróżnić. Bardzo ładna toaleta. Zobaczcie, pisuary, nawet europejskie muszle w szczerym lesie, mydełko, no kurde, elegancko. Turcy uwielbiają spędzać wolny czas na świeżym powietrzu, stąd też wzdłuż tego szlaku, akurat tego odcinka, jest mnóstwo piknik area, czyli miejsc, gdzie możemy przyjechać z rodziną, usiąść przy stoliczku, napalić grilla, napalić ogień i spędzić miło czas. Przy tym akurat piknikowym miejscu jest taki mały meczecik, gdzie można się pomodlić. No i kolejna toaleta. Tak jak już wam mówiłem, jest ich tutaj sporo. Oczywiście nie możemy generalizować, że toalety są wszędzie, po prostu w każdym miejscu, gdzie sobie tylko tego zapragniemy. Czasami trzeba ich poszukać, ale akurat w tej części wybrzeża jest ich bardzo dużo. Tak samo jak i miejsc, gdzie można zatankować wodę. Wszędzie są źródełka. Jechaliśmy do miejscowości, nie pamiętam jak się nazywa, napisy będą na dole. W tym miejscu kończy się asfalt, zaczyna droga szutrowa, szlak licyjski wiedzie wzdłuż tamtego zbocza górskiego. Byłem tam na rowerze wczoraj, cudownie jest. Jak ktoś tu będzie w okolicy, to na pewno warto skorzystać z tej pięknej drogi i przejechać się na rowerze. Piechurzy przemierzający szlak licyjski mogą sobie wynająć taki namiocik, nie wiem jak to nazwać. Kładziemy tylko w środku materac, mamy moskitierę i możemy sobie odpocząć, a w dalszej części tego miejsca podziwiać plażę, zatokę. Muszę się schować w cień, bo zgubiłem filtr ND, który w tak słoneczną pogodę pomaga mi nakręcać lepsze ujęcia. Zostawiłem go na klifie przy źródełku. I a propos źródełek, związana jest z nimi czasami pewna historia. Nie wszystkie, ale część z nich budowane są ku pamięci osobie, która była szanowana w okolicy, lub rodzina wystawia takie źródełko na pamiątkę czyjegoś życia, czyichś zasług w danym rejonie. No i tak w tym miejscu źródełko wybudowane ku pamięci pana, który nawet widnieje na pięknym obrazku. Super inicjatywa, super pomysł. Tak mi się wydaje. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Ja jadę w drogę powrotną, szukam mojego Andy Filter. Mam nadzieję, że go znajdę, a jak nie, no to trudno. Kupię gdzieś po drodze. Są bąbelki, ale ceny zwalają z nóg po prostu. Moet, to jest chyba najdroższy, 2500 lir. Tu jakiś mamy Bottega za 1360. To nie stać nas chyba w tym roku na bąbelki. To jest nasze tygodniowe wyżywienie prawie. Starczy nam na tydzień. Ale mamy tutaj Prosecco na przykład za 944. No, jeszcze w miarę. A tutaj jest... chyba to jest to, tak. 279, takie najtańsze Prosecco. No to jest jeszcze... do przyjęcia. Dopuszczalne, dopuszczalne. Dobra, zobaczymy, co jest z mocniejszych trunków jeszcze. Co my tutaj mamy? Francuską wódkę Grey Goose, 1575 lir. Ale najdroższą, jaką znalazłem, to oczywiście polska wódka Belweder. 1800 lir. Piękna butelka.
Mamy tu Absolut za 750 prawie, różnego rodzaju, trochę tutaj tańsze są. Na półce znajduje się również Jack Daniels za 750 lir. Johnny Walker, zobaczcie, 1900 lir, jaka ładna butelka, 18-letni. 15-letni zielony po 1850. Z tureckich mamy wódeczkę Izmir. I Efe, która cieszy się dużym tutaj chyba uznaniem, bo cały czas ktoś podchodzi i ją kupuje. Ciekawe, ile ma procent. 45. Jaka cena? 695 lir. Paweł nie wie, na co się zdecydować. Tak. Na imprezę sylwestrową kupiliśmy wino i browarka, ale jak widzicie, porównując zakupy alkoholowe do Maroka, no to w Turcji naprawdę jest bardzo duży wybór i praktycznie ten alkohol jest dostępny wszędzie. W Maroku tylko w wielkich hipermarketach, których nie było aż tak bardzo dużo. Z zakupy zrobione, bąbelki już się chłodzą. 5 polskich ekip zebrało się na tym pięknym placyku. No i będziemy biesiadować. Czekamy już na nowy rok, a Wam w nowym roku życzymy spełnienia wszystkich marzeń, wszystkiego co najlepsze, dużo zdrowia, no i cudownych podróży oczywiście. Widzimy się w środę za rok. Z wszystkich serdecznie zapraszamy. Te osoby, które jeszcze nas nie subskrybują, zapraszamy do subskrypcji. Jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć w nowym roku, to zapraszamy na nasz profil na Patronite. Dajcie jakiś komentarz, łapkę w górę i do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej! Hej. Blue, blue.